Czarni Słupsk byli najbardziej niewygodnym przeciwnikiem Trefla Sopot w tym sezonie. W trzech spotkaniach z tym zespołem, licząc rozgrywki Krajowego Pucharu, żółto-czarni za każdym razem przegrywali. W meczu w hali stulecia chcieli przełamać kompleks lokalnego rywala. Przyjezdni z kolei potrzebowali zwycięstwa, ponieważ wciąż nie są pewni występów w czołowej szóstce w drugiej fazie zmagań o Mistrzostwo Polski. Sopocianie rozpoczęli fatalnie, a przy wyniku 1-7 o czas poprosił Dariusz Maskol-Junas. Minutowa przerwa poskutkowała, bo w szeregach gospodarzy pojawił się spokój oraz skuteczność. Dzięki rzutom z półdystansu oraz za łuku Trefl najpierw wypracował sobie serię 13-1, a premierową kwartę wygrał 25-14. W drugiej odsłonie czarni kompletnie nie radzili sobie z agresywną obroną Trefla i sekunda po sekundzie tracili dystans punktowy. Po 5 minutach przegrywali różnicą 23 oczek 17-40. Obudzili się nieco w drugiej części tej partii, ale strata do świetnie dysponowanych rzutowo Sopocian wciąż rosła. Po pierwszej połowie spotkania miejscowi gromili ekipę ze Słupska 57-32. Świetnie grał Adam Waczyński, który dzięki 100% skuteczności zdobył 18 punktów. Goście po przerwie mogli liczyć tylko na cud, ale Trefl nie zamierzał do niego dopuścić, zaczynając trzecią kwartę od serii 10-2. Przerwa na żądanie Andrija Urlepa pomogła uspokoić się nieco jego podopiecznym, którzy kolejne 3 minuty wygrali 11-2. Ich dobra pasa zakończyła się przewinieniami technicznymi najpierw Trajsa, a później trenera Urlepa. W trzeciej odsłonie Sopocianie dorzucili jedno oczko do swojego prowadzenia i przed ostatnią partią wygrywali 75-49. Pewni zwycięstwa gospodarze odpuścili nieco ostatnie 10 minut gry i przegrali je 14-23, co nie zmienia faktu, że w całym meczu byli drużyną zdecydowanie lepszą. Trefl Sopot pewnie pokonał Czarnych Słupsk 89-72. Udało nam się powstrzymać, tak jak mówiłem, Czarnych, jeśli chodzi o rzuty trzypunktowe. Zacieśnialiśmy dobrze w obronie, staraliśmy się grać bardzo agresywnie, to nam wychodziło. Troszeczkę dzisiaj pomogło nam to, że mieli wąską rotację Polaków. Do tego Rocky Trice wypadł za 5 fauli w trzeciej kwarcie, więc to też nam na pewno pomogło. Szanujemy zespół przeciwnika i na pewno będzie się trzeba ich obawiać w szóstkach. Goście świetnie rozpoczęli to spotkanie. Po 3 minutach gry nikt nie spodziewał się tego, co po meczu Andrij Urlep nazwał kompromitacją. Zaczęliśmy ten mecz tak, jak chcieliśmy, tak zakładaliśmy. Nagle w połowie pierwszej kwarty coś siadło, kompletnie brak obrony, atak również bierze się z tego, a kompletnie obrony nie było, więc ataku też. No i siedliśmy i Tref złapał wiatr w żagle, trafiali niesamowite rzuty, byli agresywni, szli na deskę i ciężko było cokolwiek zrobić. W drugiej połowie już próbowaliśmy walczyć i trochę odrobiliśmy. Do końca pierwszej części sezonu Tauron Basket Ligi pozostały 3 kolejki spotkań. Trefl wszystkie z nich rozegra na wyjazdach. W najbliższym z nich, w sobotę 8 marca we Wrocławiu, Sopocianie zmierzą się z tamtejszym Śląskiem.